Jak pokonać zmęczenie? Szczególnie ma to znaczenie w biegach dłuższych. Dość łatwo jest skupić siły i wytrwać w jakiejś krótkiej walce, w jakimś sprincie, jedno, dwudniowym zadaniu, przedsięwzięciu. Dużo trudniej idzie nam na dystansach średnich i długich. Tu zawsze po początkowej fazie jakiejś euforii czy dużej motywacji, dużego zapasu sił idzie nam w miarę dobrze, a po pewnym czasie następuje kryzys. Niekiedy może to być nawet seria kryzysów. Kryzys może się nawet pojawić, kiedy już wizja zwycięstwa, wizja mety jest całkiem nieodległa. Jak sobie radzić ze zmęczeniem? Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że ono przyjdzie. Nie być zdziwionym, kiedy nie chce nam się. To jest coś normalnego. Nie chce mi się. Nie dziwić się, że taki stan przyjdzie. On musi wcześniej czy później nadejść. Kiedy myślimy, że nigdy on nas nie spotka, to wtedy, dopadając nas, ma większe szanse na zwycięstwo, na wyeliminowanie nas z tego biegu czy wyścigu. Jeśli jednak jesteśmy przygotowani na to, że w pewnym momencie, no, przyjdzie taki moment w tej naszej walce, że nie będzie nam się chciało, wtedy, mając przygotowaną ripostę, możemy dość łatwo się temu przeciwstawić. Czyli pierwsza rzecz, mieć świadomość, że czas zniechęcenia, zmęczenia w każdej walce, w każdym dłuższym biegu musi nadejść. Druga rzecz, którą powinniśmy pamiętać, to mieć gotowe formy odpoczynku. Każdy z nas wie, jak najlepiej odpoczywa. I dlatego powinniśmy sobie te formy odpoczynku dawkować. Oczywiście w fazie jakiegoś wytężonego biegu, wysiłku będą to niewielkie dawki, ale jednak ten wypoczynek powinien być jako uzupełnienie, że tak powiem, substancji odżywczych. Tak jak biegną niekiedy zawodnicy czy narciarze na dłuższych dystansach, to uzupełniają płyny, gdzieś tam lekko zwalniają i piją, czy nawet coś jedzą po drodze. Tak samo i my powinniśmy mieć to na uwadze i mieć jak gdyby w zanadrzu, czy gotowe takie jakieś chwile, które nas szczególnie wzmocnią, zregenerują, dadzą nam odpoczynek. Dobrze jest też oczywiście mieć jakąś wizję odpoczynku po skończeniu całego biegu, już to zaplanować i żeby to był dość taki pożądania godny odpoczynek, żeby była to forma takiej nagrody, tak jak Bóg mówi, że czeka nas odpocznienie w niebie po naszej tu pracy na ziemi. Także różne formy odpoczynku przygotowane już wcześniej i niedoprowadzanie się szybko do stanu totalnego wyczerpania. Pracowanie ciężko, ale jednocześnie z przerwami na przynajmniej małe dawki odpoczynku. Kolejna, trzecia rzecz to jest odświeżanie sobie motywacji. Bo kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mówimy nie chce mi się, no to mamy taki stan pewnego zobojętnienia na te ideały czy cel, do którego zmierzamy lub o który walczymy. Warto wtedy co jakiś czas odświeżać sobie pulę, o jaką gramy. O co tak naprawdę chodzi? Po co my się tak wytężamy? Po co my się tak męczymy? Czy tylko jest to taki kierat, w którym każdy dzień czy godzina jest taka sama jak wcześniej i to się nigdy nie kończy, czy też ma to jakiś głębszy sens? Kiedy będziemy wiedzieli, że ta walka jest czymś bardzo ważnym, to wtedy powiemy sobie: tak, nie chce mi się, ale to zadanie jest tak wielkiej wagi, że muszę się teraz przemóc. Jeszcze ten raz, jeszcze trochę, jeszcze jeden krok, jeszcze mały wysiłek. Ważne, by nie przestać przebierać nogami w drodze do mety. I ostatnia, najważniejsza sprawa. Skąd mamy czerpać siłę? Oczywiście jest tutaj jak gdyby pole naturalności, gdzie te siły wypływają z naszego organizmu, kondycji, sposobu odżywiania się, spania i tak dalej, ale jest też coś takiego jak siły duchowe, jak siła nadprzyrodzona. Kiedy Pismo Święte opowiada o ludziach, którzy swoje zaufanie i siłę czerpią z Boga, przedstawiony jest taki obraz orła. W Księdze Izajasza 40 rozdział 31 werset, nawet 29. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Czyli bazowanie na tych tylko naturalnych siłach wyczerpuje się. Młodzieńcy, czyli no, ktoś, kto jest w kwiecie wieku, ma najwięcej tych sił. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu,
nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Zaufanie do Boga jest naszą cudowną bronią w wyścigu. Jest tym dopingiem, do którego tylko ci, którzy należą do Jezusa, mogą się posiłkować w wyścigu do zwycięstwa. Dlatego, kiedy znowu przyjdzie, to nie chce mi się. Zwróćmy swe oczy na Jezusa. On dla nas przeszedł swoją drogę, On biegu dokonał. On, będąc wzorem, będąc źródłem siły, jest gotowy nas wspomóc w każdej chwili. Kiedy nasze myśli, nasz rozum mówią nie chce mi się, my złóżmy zaufanie w Jezusie, abyśmy tak, jak mówi prorok, nabrali siły, wzbijali się w górę na skrzydłach jak orły, byśmy dalej mogli biec, nie mdlejąc i nie ustając.